Dzień dobry ludzie, witajcie w powtórce akcji. To nasza relacja premium z działań Avengersów. Jesteśmy gotowi omówić ich czyny. Dziś dwaj starzy przyjaciele, którzy stali się wrogami, stoczą zaciętą bitwę. Kapitan Ameryka, wzór przywództwa, siły i taktycznej przenikliwości, zmierzy się z Buckiem Burnsem, znanym jako zimowy żołnierz. Są jak dwie strony tej samej monety. Jeden z nich stał się bohaterem, a ten drugi jego przeciwnikiem. Kto zwycięży w tej bitwie przyjaciół, którzy stali się wrogami? Zobaczmy w powtórce akcji. Nie ruszaj się. Ostatnim razem, gdy lecieliśmy nad Atlantykiem, wziąłem długą lodowatą kąpiel. Tym razem pójdzie lepiej. Bucky. Zaczynamy. Oto jedna z wielu zaciętych rywalizacji w uniwersum Marvela. Przyjaciel kontra rakieta. Kapitan popisuje się umiejętnością walki z tarczą, a Bucky próbuje pokazać mu drzwi. Bucky, nie tędy droga. Zaryzykowałbyś dla niego wszystko. Pamiętasz, co zrobił? Lepiej niż myślisz. Zbliża się lunch. Lepiej odwrócić wzrok. Nic dziwnego, że Hulk zzieleniał. Obawiam się gniewu 30 wracających homarów. Zawsze masz wybór. Jeśli dokończysz dzieło rozpoczęte przez czerwoną czaszkę, staniesz się złoczyńcą. Trudno wykonać ten ruch. Uważaj na Buckiego. Obróci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zobaczmy, czy wyląduje na kapitanie. Wylądował! Nie rozumiesz. Ty zmieniłeś się w bohatera, a ja w potwora. Odpuść. Nie pozwól, by przeszłość zatruła naszą teraźniejszość. Nie! Ta rakieta uderzy za 27 sekund. Ty też odpuść. Bucky! Kapitanie, czy teraz jest odpowiedni czas na współpracę? Trzymaj się mocno. W tej rywalizacji przyjaciel kontra rakieta. Rakieta zajęła ostatnie miejsce. Dzięki, partnerze. Superbohaterstwo jest ciężką pracą, ale kapitan może liczyć na Falcona i Avengersów, którzy zjawiają się, kiedy są potrzebni. Do następnego razu. Była to powtórka akcji.